Witajcie kochani, z tej strony Monika, Mona Art. Dziś zapraszam Was na ostatnią już część, w której będę robiła albumik harmonijkowy. Oczywiście robiony jest on z kolekcji World of Men od Craft & You Design i również korzystam z wykrojników i sznureczków oraz stempli z Craft & You. Przygotowałam sobie kilka rzeczy tutaj, wiecie, już na okładkę. Tu jest mój albumik. Oczywiście, jak się oglądaliście poprzedniej, to widzieliście, jak go tworzyłam. Jest on w środku dosyć prosty, nie ma odstających elementów, ponieważ nie chciałam, żeby był zbyt duży. Przygotowałam sobie również tutaj na okładkę, tu są akurat tekturki do podklejenia, też jeden z papierów, który jest z kolekcji, żeby troszeczkę, wiecie, ten granatowy kolor tak trochę rozjaśnić. Przygotowałam sobie też tusz niebieski, długopis czarny może użyję. I tutaj mam elementy, które pozostały mi z poprzedniej, z uzupełniania albumu, ale również wycięłam sobie takie kwiatuszki z wykrojnika. To jest wykrojnik CW225. Bardzo fajne. Żeby troszeczkę rozjaśnić jeszcze bardziej ten mój album. I wycięłam sobie również napis album. Jest on sześciokrotnie wycięty i górna warstwa jest z papieru lustrzanego. Też będę robiła sobie kwiatki. Mam przygotowane również, tak jak wspominałam Wam, że będę chciała zrobić, mam narożniki wycięte. Je tylko po prostu nakleimy tutaj. Cóż jeszcze mam? Mam taki stempel z napisami. Bardzo lubię te napisy i często ich używam. A właśnie, tutaj są te narożniczki i tu jest jeszcze wykrojnik z napisem album. I też będę korzystała z wstążeczek. To są wstążeczki dedykowane właśnie do tej kolekcji. I mają numer 025, jakby Was to interesowało. Myślę, że wykorzystam tutaj tą brązową, taką jasną. Ale to zaraz zobaczymy. Muszę sobie poszukać jeszcze taśmy klejącej, bo sobie jej nie przygotowałam. A będzie mi potrzebna. Oj, przepraszam, ruszyłam tutaj. Dobra. W każdym bądź razie możemy się zabrać za tworzenie. Najpierw sobie ten panel tutaj ozdobię trochę. Przydałaby mi się jeszcze jakaś kartka. O, może być. Mój napis na razie odkładam. Ten papier również troszkę tutaj bałaganu będę robiła. I sobie tym stresem tutaj granatowym. On jest taki właśnie fitted jeans, czyli idealnie pasuje właśnie tej kolekcji. Następuję sobie tutaj, wiecie, trochę takich, tak byle jak. Ja się nad tym jakoś tam nie skupiam. Po prostu chcę, żeby było ozdobione ten papier dodatkowo jakimś wzorem, żeby on nie był, wiecie, całkowicie taki jednolity. O, myślę, że tak wystarczy. Później sobie stempelek wyczyszczę, albo i nie, bo i tak się zdarza. I też pomyślałam, żeby sobie tutaj zrobić czarnym długopisem takie przeszycia. Ja po prostu robię, wiecie, od ręki. Kiedyś robiłam to od linijki. Stwierdziłam, że to nie ma sensu. Ja lubię takie, wiecie, krzywuski. O, już nawet trochę wyjeżdżam. Tu zrobimy jakieś kreseczki. Tu zrobimy jakieś kółeczka. Tak samo jak robiłam to w albumie na naszych ramkach do zdjęć. Zaraz sobie może też jeszcze długopisem po prostu przejadę tak dookoła, zrobię całkowicie taki, wiecie, gryzmołek. Takie coś po prostu, wiecie.
Jeśli na to spojrzysz na samym końcu, to to będzie bardzo fajnie wyglądało. W tym momencie może to dość dziwnie wygląda dla Was. Ja na początku, jak takie rzeczy widziałam, to mi się to też wydawało nieco dziwne. Ale dzisiaj już mi się to podoba. Mam klej przygotowany. I ten papier naklejam na kolejny panel, żeby mieć troszeczkę, wiecie, taką dookoła taką słowa mi zabrakło, rameczkę delikatną, co czasem tak się zdarza. Potem w ten mój panel będę też wklejała naszą wstążkę. I jeszcze ten panel podkleję tutaj birmatą. Ja już sobie ją oczywiście docięłam wcześniej. Taką, żeby pasowała. To mam dwa elementy. Ja bardzo często korzystam z birmaty, ale częściej niż kiedyś też korzystam z kartonu. Jak mam fajny jakiś taki karton, bo wiadomo, nie każdy się sprawdza, to po prostu sobie zostawiam albo od razu tnę go na jakieś kwadraciki, które potem często zużywam do podklejania jakichś kółek, jakichś ozdobnych, takich właśnie, albo prostokątne wycinam właśnie lub kwadratowe typowo pod warstwy na kartkach, albo takie kwadraciki, które później często wycinam w kółeczka i przyklejam właśnie pod różnymi serwetkami. To może jeszcze teraz tak, panel mamy, tu mamy nasz album, to jest przód. Tak, muszę, wiecie, nie zapomnieć, gdzie jest przód, żeby się otwierało jak książka. Chociaż wiecie, no nic by się nie stało, gdyby było tak, ale po co? I teraz sobie poprzyklejam tutaj te nasze narożniki. Przykleję je z obydwu stron albumu, czyli i z przodu, i z tyłu. Staram się zrobić to tak w miarę równo, żeby one były faktycznie na rogach. Tym razem wzięłam taki brązowy papier. Bo myślałam na początku o złotych narożnikach, bo wiecie, te narożniki często są metalowe. Ale stwierdziłam, że chyba trochę będzie przegięcie już z tym złotem, bo jednak mam złoty napis. Mam trybiki złote. Więc mogłoby być już za dużo. Chociaż nie wiem, czy całości jeszcze troszeczkę nie na końcu nie posmaruję sobie złotym woskiem. Tylko obawiam się, że mogę już trochę przesadzić. Bo ja lubię przesadzać. Albo sobie po prostu ten panel, który będę naklejała, jeszcze posmaruję woskiem. Nie wiem. Pomyślę. Boskiem zawsze można nawet na samym końcu posmarować, bo wiecie, to już jest taki końcowy efekt, jak ja to mówię, wow. Taki bling bling, błyszczący. O, widzicie? Fajnie to wygląda, ale z tyłu też muszę to zrobić. Bo wiecie, okładka, co prawda ta przednia będzie ozdobiona, ale okładkę mamy z dwóch stron. I raczej jak w czymkolwiek, jakimkolwiek notesie, książce, zeszycie, jakimś takim klaserze są narożniki, to one zawsze są i na jednej, i na drugiej stronie. Do tej kolekcji już nie, w tej kolekcji wykrojników, które były tak jakby wydane wraz z tą kolekcją papierów, są też właśnie takie fajne, które pokazywałam Wam na początku, na przykład pasek. Ja go planowałam tutaj jakoś użyć, ale dzisiaj jak się tak przymierzałam do tego filmiku, stwierdziłam, że to jest zbyt mała powierzchnia, żeby tutaj wykorzystać te niektóre rzeczy. Tym bardziej, że musi być jeszcze wstążka, napis, album, który wcale nie jest malutkim albumem. I ten pasek mógłby tutaj już, no wiecie, nie chcę tak wcisnąć wszystkiego, żeby jedno spod drugiego całkiem wychodziło i to też nie ma być jakaś bogata, mocno okładka. Jeszcze jeden nam został.
Okej. Zresztą sobie właśnie docięłam przed chwileczką papiery, żeby pokazać Wam jak zdjęcia, jak to będzie wyglądało. Po prostu biały papier ze stempelkami. Też mamy w Crafted takie bardzo fajne stemple. Tylko nie wiem, czy teraz będę je miała pod ręką. Wiecie, przed chwilą je miałam, a właśnie teraz zniknęły sobie. Wam je pokażę. O, i to są stempelki do właśnie mat na zdjęcie, albo właśnie do różnych w albumach lub w ramkach, żeby sobie je umieścić. Dobra, i mamy przyklejone nasze rozrzutniki, więc to Wam polecam, bo są świetne. Ja sobie w jednym obcięłam tutaj stempelek od tego wymiaru. Oczywiście mogę to w całości korzystać z tego, albo po prostu z samego aparaciku, ponieważ na przykład tutaj te zdjęcia są mniejsze niż tutaj są te wymiary. Więc po prostu sobie poradziłam, obcinając te cyferki. Teraz gdzie mamy wstążeczki? Nadzieję, że on mi na pewno wystarczy, coś jeszcze tutaj zostanie. Ale będę chciała, żeby on był zawiązywany z boku. Czyli muszę sobie po prostu zawiązać, bo tutaj na wierzchu będę naklejała na tą wstążkę ten panel. Troszkę mi się siepie ta wstążka, no ale wiecie, to jest vintage'owa. Myślę, że chyba tyle powinno wystarczyć. Taki kawałek. Ona też nie musi być jakaś długa. Super, czyli jeszcze mi coś zostanie na jakąś inną pracę, taki kawałek. Teraz ją tutaj się postaram, właśnie po to mi ta taśma była, żebym mogła ją tak fajnie rozprostować sobie. Sprawdzę jeszcze, czy to jest na pewno ta strona. Tak. I muszę ją tutaj obciąć. Znaczy rozwiązać jednak. Tu sobie przyklejam na środku. Wiecie, żeby ten tak fajnie na płasko się przykleiła ta wstążka. Po to właśnie mi jest ta taśma, żeby ona mi się, wiecie, nie zakręciła pod tym panelem. Żeby to tak dosyć fajnie wyglądało. Teraz ją tak, wiecie, rozkładam do przyklejenia. Wiadomo, nie uda się to idealnie zapewne, ale wiecie, trochę też sobie może podkleję klejem. Też na chwilę, żeby mi to złapało, zanim przykleję, wiecie, panel. Chociaż widzę, że nie współpracuje ta wstążka. Jest tak dobrze zgięta, że to nie działa tak, jakby się chciało. Dobra, teraz sobie przykleję mój panel w ten sposób. Mam nadzieję, że mi się uda ładnie tą wstążkę tam gdzieś wkleić. Przede wszystkim tutaj na środku muszę mieć dużo tego kleju, żeby ta wstążeczka nam się ładnie zapała. Ona nam w żaden sposób się tutaj nie wyjdzie nam spod tego panelu. No przyklej się. To niedobra. Tutaj trochę jest tych włosków z siepiącej wstążki, no ale cóż. Chcemy mieć gnieciucha, to musimy zaakceptować kłaczki. Te są chyba nawet gorsze niż te od kleju, bo się tak rozdzielają. Staram się to zrobić na środku. Z tymi narożnikami super to wygląda. Tak kojarzy mi się typowo właśnie z takimi starymi jeansami. Nie wiem czemu, ale narożników nie ma przecież, ale takie okucia, wiecie, albo z takim kowbojskim trochę stylem. Widzicie, tutaj muszę się pozbyć tych moich kłaczorów. Gdzieś je sobie tu powyrzucać. To są materiały, które są takie podszewki chyba, które są rozdzierane. Nacina się je po prostu z jednej strony i się tak rozpruwa. Więc one potrafią się trochę siepać. Dobra, tu sobie zawiążę. I może zaczniemy sobie robić kwiatuszki. Kwiatki są z papieru, tak jak widzieliście. Ale nie będą jakieś bardzo skomplikowane. Troszeczkę je potuszuję. Ach, te kłaczory. Wkładam sobie na razie album. Tu będzie mój napis.
Tu mam kwiatuszki. Do nich też sobie wkleję takie złote perełki. Mam też taką, znalazłam taką różyczkę również z papieru tego, wiecie, jeansowego, z tych tyłów od elementów do wycinania. Znalazłam ją, kiedyś musiałam robić. Miałam plan robić ich więcej, ale niestety zrobiłam tylko jedną wtedy. I troszkę sobie potuszuję kwiatuchy. Tak, wiecie, delikatnie. Ale żeby było widać, wiecie, żeby nie były takie całkowicie jasne. Bardzo mi się podoba ten papier. Tylko właśnie do kwiatków nie użyłam papieru z dużej kolekcji, tylko wzięłam z małej. Ze względu na to, że tam są drobniejsze te gwiazdeczki. I ja sobie je po prostu tylko takim dłutkiem kulkowym w ręce trochę wygniotę. Bardzo rzadko robię ogólnie teraz kwiaty z papieru. Ale, bo nie jestem tak jakoś bardziej, zaczynałam chyba, więcej kwiatów robiłam na początku. Oczywiście robiłam jakieś różyczki papierowe, no bo to było łatwe. Później przyszedł foamiran, więc robiłam kwiatki z foamiranu, no ale one no, sprawiały mi sporą trudność, nawet nie trudność, że nie potrafiłam ich zrobić, tylko ręce bolały, wiecie, czasu masę trzeba było na to poświęcić. No a teraz robi się kwiatki z materiału, które ja również często robię, ale tutaj do tej pracy chciałam zrobić po prostu papierowe. Tych kwiatków bym chciała mieć dwie albo trzy sztuki, tu nie wiem, czy nie mam ich trochę więcej, tych płatków, bo wycięłam po prostu cały taki arkusik 15x15. Ale to jest bardzo szybko trwa, więc nie ma problemu, jeśli jeden czy dwa zrobię więcej. Widzicie, od razu inaczej wyglądają te płatki, jak są potuszowane, nie? Widzicie, tak niewiele tak naprawdę, żeby niewiele zachodu, żeby je tutaj sobie wytuszować, ale efekt to robi. Tutaj sobie jeszcze na środeczkach zrobię, bo nie wszędzie to zrobiłam. I chyba jeszcze troszkę tu. I tutaj. Dobra. I tego tuszu już chyba nie będę potrzebowała, więc na razie sobie mogę go odłożyć. I ja po prostu biorę dłutko takie, taką trochę, tu mam dwie kuleczki, mniejszą i większą, i takie sobie tutaj po prostu wyginam. Fajnie jest też robić trochę, wiecie, zmoczyć ten papier. Ale no ja niekoniecznie za tym przepadam, za moczeniem papieru. Niech to będzie taki po prostu prosty kwiatek, troszeczkę wymiętolony i czasem robię też to na kolanie, nie? Niekoniecznie robię to w ręce. Ale po prostu chcę, żeby to było zrobione z papieru. Kiedyś wszyscy robili kwiatki z papieru i one po prostu no, były spoko. Później właśnie jak wszedł foamiran, to się wszyscy przerzucili na foamiran. Ale ja dalej lubię kwiatki z papieru. One fajnie i zupełnie inaczej, wiecie, wyglądają. Wiadomo, nie jest to tak łatwe do ułożenia. One już nie odzwierciedlają naturalnego takiego prawdziwego kwiatka. Ale są ok. W tym zestawie te kwiatki były tak jakby cztery wykrojniki. Ale one są dopasowane tak jakby do dwóch rozmiarów kwiatka. Oczywiście można z tego zrobić. Nie ma już mniejszych, tak? Te dwa mniejsze są do siebie bardzo zbliżone i te większe też, więc szybciej idzie nam wycinanie, bo jak chcemy zrobić jednego kwiatka na przykład z dwóch płatków, to wystarczy nam raz przejechać maszynką. Nie trzeba robić tak, wiecie, że po dwa razy każdy wykrojnik. Tutaj bym mogła użyć stempli, ale stempli do środeczków. Tylko obawiam się, że one będą troszeczkę przydłuże tutaj do tych kwiatków. Fajne byłyby właśnie takie stempelki z małymi środeczkami. Wiem, że tutaj już czasami się pojawiały prośby do Craft & You. A może kiedyś wysłuchają nas i stworzą takie małe stempelki.
Da się zrobić je oczywiście na takich małych kwiatkach, jasne, tylko ten stempel będzie tak naprawdę na całym kwiatuszku. Kiedyś jak nie miałam dłutek, to po prostu używałam takiego ołówka, który był zakończony taką jakby takim jetem, takim kryształkiem. No. One mają co prawda dziurkę, ale ja tak zawsze smaruję, żeby tą dziurkę gdzieś tutaj ominąć. I wklejamy sobie je na przemian. Dużego mam dwa płatki, ale może dam sobie w środek jeszcze. Wiecie, żeby zrobić równo idealnie, to spójrzcie, możecie zrobić tak, że ta dziurka w dziurkę będzie się tutaj wpasowywała. Ja sobie jeszcze to często przygniatam po prostu kulką. No, wiecie, ten jeden jest ciut większy, widać, ale one są bardzo dopasowane do siebie. Nie, chciałabym jeszcze tutaj do tego, żeby był taki pełniejszy. Ale z drugiej strony te maluchy by też lepiej wyglądały, gdyby były z trzech płatków. Niestety wycięłam tylko z dużego dwa. No i musi nam wystarczyć. Gdzie jak one są wcześniej zmoczone, to ten papier się robi o wiele, wiele sztywniejszy. I one wtedy są bardziej takie, wiecie, ukształtowane, te płatki. I fajnie można je tak ustawić, żeby one były takie sterczące. To właśnie na takim niewysuszonym, niezmoczonym i wysuszonym tego się nie da zrobić. Fajnie też można je potem powchlapać jakimiś farbami. Troszeczkę możemy sobie tutaj jakoś ukształtować. Ja mam do tego takie perełki, tylko gdzie one są? O, już mam. Gdzie ja bym chciała te złote? Oj. I jeszcze mi się te kłaczki gdzieś tutaj kręcą. Już teraz spadły na podłogę, to już raczej... A nie, 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 mam jeszcze na sobie. One są tak lekkie, to jest takie trochę nawet chyba gorsze niż pióro, bo jest lżejsze. Mam wrażenie. Łódź. Kapka kleju. Tutaj pod tą perełką mam jeszcze taką taśmę klejącą, która oryginalnie była. Też tutaj do tego większego powinnam użyć większego tego tego jetta, ale myślę, że on by tutaj całkowicie rozpłaszczył nam nasz kwiatek. Chociaż też to, te też to robią. O, tu mam taki większy. No już trudno. Właśnie może sobie tego przełożę i dam tu, a tego dam tu. Widzicie, on się jeszcze nie przykleił dobrze. Większy tu, mniejszy tu. A tutaj tej za dużo dałam kleju. Wiecie, co zrobiłam? I znowu dałam ten sam? Nie. Klej też musi trochę wyschnąć, więc mam nadzieję, że w czasie tak jak będziemy robić, to on się już na mnie odklei. Tu mi troszkę wypływa coś. Gdzieś miałam taki patyczek, ale nie mogę znaleźć teraz. Dziś nie mam pod ręką. Wiecie, jak mamy za dużo kleju, to on nam zaczyna wypływać, bo tutaj tyle, aż go nie potrzeba tak naprawdę. No dobra, jakoś będzie. Tak myślę bynajmniej. No i możemy się zacząć bawić w kompozycji. A ten mi się przesunął jednak. Coś nie tak. On dopiero później, wiecie, jak już to wszystko będzie przyklejone i już nie będę niczym ruszała, to one sobie wtedy złapią tak lepiej trochę, nie? A na razie będę musiała to zrobić delikatnie. I teraz chciałabym sobie nakleić gdzieś ten napis tutaj.
Nie wiem, niekoniecznie na środku. Myślałam, żeby był tak, ale się boję, że tutaj może się troszeczkę oderwać ten napis. Więc może jednak się okaże, że będzie to na środku. Oczywiście kwiatuszki. Kwiatki myślałam, żeby tak, jak to ja zawsze robię, żeby je w taki sposób tutaj przykleić. I teraz mam z elementów, które jeszcze mi pozostawały, wiecie, trybiki. To nie. Trybików mam więcej. Mam nawet jakąś połówkę. O, widzicie, też można byłoby tutaj sobie przykleić. Tylko widzę, że ona jest tak jakoś docięta niezbyt prosto. Można byłoby sobie tu przykleić, tak jak ja robiłam w środku, nie? Ale może i tutaj też przykleję, zamiast głup wkładać pod kwiatki. Mam listki, które są z zestawu wycięte. Znalazłam kilka identycznych, jeszcze mi zostało takich, wiecie, które są do siebie dopasowane. Takich męskich tutaj elementów już chyba raczej nie będę gdzieś wkomponowywała. Nie chcę przesadzać i jest ich całe mnóstwo w środku. Gdzieś by je tutaj... Może tak, a może nie. Czy mam jakieś takie drobne elementy typu mucha, ale ja nie potrafię za bardzo tego tutaj wkomponować w same kwiaty, bo gdybym robiła kompozycję z elementami... Dobra, wiecie co? Chyba to będę tak przyklejać. Albo to po prostu tutaj dam. O! Co ty myślicie? I z tej strony dam ten napis. To musi być już na środku. Dobra, wiecie co? Przykleję to tak. Bo najwięcej jest u mnie tego zastanawiania się. Niektórzy po prostu kładą, a potem myślą, jak to zrobią. A ja się często długo zastanawiam. Za długo. Okej. I przyklejam sobie kwiatki moje. Będzie maluch, tu listeczki damy. Prosto w miarę. W środku jest już całkiem tak dosyć sporo tych elementów, więc nie ma potrzeby przesadzać. Jeszcze mam też listeczki, zobaczę, czy użyję te z wykrojników. Chociaż myślę, że to już może być przesada. I mam również te małe trybiki, z których też będę chciała skorzystać, gdzieś tutaj sobie jeszcze je wkleić. Chyba tego dużego sobie wyjmę, ten płatek. Jakoś tak, wiecie, mi ciężko jest z tymi kwiatami, żeby one jeden drugiego nie zawsze zasłaniał. No ale czasami się nie da, żeby wszystkie były na wierzchu. O. Myślę, że chociaż nie to, żeby były całkiem zakryte, ale jedną warstwę pod drugą troszeczkę gdzieś umieszczę. Oj, i jeszcze te kłaczki. Dobra, teraz sobie przykleimy napis album. Wiecie, ten album skleiłam z 6 chyba warstw. No i to była taka, wiecie, delikatna. Trzeba mieć klej z precyzyjną końcówką, żeby można było ładnie sobie cieniutką taką, wiecie, kreseczkę nałożyć na tych cienkich napisach. Oczywiście ona u mnie też nie jest taka, że w każdym dokładnie miejscu, wiecie, piękna linia kleju idzie. Ale jakoś mi się udało i myślałam, że będzie gorzej. Nic nie widzicie.
Nie wiem, czy jest na środku. Mam nadzieję. I teraz przykleję tutaj ten kawałek tej zębatki. Do tego tak naprawdę powinnam użyć jakiejś pensety. Marzy mi się ta penseta taka, wiecie, którą się zaciśnie i nie trzeba jej cały czas trzymać. Jeszcze się jej nie dorobiłam. Chciałam sprawdzić, czy jeszcze tu były potrzebne te listki. Ja zwykle te końcówki od tych wszystkich listków, czy od takich, które wycinam, czy od tych z wykrojników odcinam. Zaraz zobaczę, czy mam jeszcze jednego. O, mam takiego listka. No, całkiem spoko to wygląda. No, chyba wkleję. Nie, że on nie odpadnie mi teraz. Jak lubicie takie mediowe prace, to też jest kilka takich fajnych stempelków w Crafting Tea, typu właśnie takie tutaj z motylkami, one właśnie do takich mediowych prac. Tu mamy tą klawiaturę, którą ja również używałam na początku. Tu jest też takie fajne cyfry, też je mogliście widzieć i takie, o, tu jeszcze nie doszoruję tego, już taki miałam tu, że nie mogę dosyć. Ja troszeczkę działam z takim mediowym, ale bardzo niewiele. I właśnie te stemple są do tego super. Tu mam jeszcze takie małe zębatki, mniejsze i większe. Może po prostu zrobię z tego takie tło. Jeszcze musiałabym mieć jedną. Zaraz się przyjrzę do tego, czy to mi pasuje, czy nie. O, jest jeszcze jedna malutka. O, dwie. Czekajcie. Tutaj mogłabym dać połówkę też. I tą, a tutaj tą malutką. Co o tym myślicie? Za dużo? No wiem, że mi nie powiecie. Może tylko gdzieś tutaj. Jakie to jest skomplikowane. To już takie trochę jest chyba przesada. Mam wrażenie, że ten mały trybik mógłby zostać. Może tutaj. O, i to chyba wystarczy. Czy to byłoby wszystko? Tu miałam tą różyczkę, ale nie wiem, czy ją tutaj wkleimy. Już chyba nie podoba mi się ona. Znaczy ona mi się podoba, ale nie tutaj w tym albumie. No i tak naprawdę to byłoby wszystko. Tutaj musiałam poogarniać ten mój bałagan. Mam już swoją matę ubrudzoną od wosku złotego. Tak, widzicie, no chyba nie jest taki zbytnio przerysowany. Mam nadzieję, że się wszystko trzyma, bo chciałabym wam tutaj pokazać jeszcze. O, tutaj sobie zobaczcie. Tu można po prostu ją wziąć i w momencie, jak nie używamy albumu, tylko chcemy go postawić, robimy sobie kartkę. Ona oczywiście z jednej strony jest dużo, dużo dłuższa. I wtedy możemy sobie rozłożyć nasz albumik. Ja sobie może spróbuję gdzieś tutaj, o tu, włożyć maty do zdjęć. I mam taką właśnie malutką i mam 10x15, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Wiadomo, tu będzie zdjęcie, to jest na razie tylko biały papier. I tutaj są te, które nie mają wymiarów podanych.
Też musimy uważać właśnie przy wklejaniu tych rameczek, żebyśmy sobie nie zakleili, wiecie, tego wejścia tutaj. Nie? No wchodź. Więc jak wchodzi mi z jednej strony, to mi wychodzi z drugiej. Czemu to tak jest? O. Trochę cierpliwości, ale przynajmniej wtedy wiemy, że one nam nie wylecą. O, widzicie? I tak się to prezentuje. Myślę, że całkiem fajnie. I jeszcze sobie obejrzymy cały albumik jeszcze raz. Zobaczmy to jeszcze raz. Kojarzy mi się to z jakimś filmem. Dobra. Tutaj mamy takie właśnie tworzone ramki przeze mnie. I tu jest ostatnia strona. I teraz zaczynamy od tyłu. Sporo tych zdjęć wejdzie, nawet nie patrzyłam ile. I wiecie, tak sobie można gdzieś to... No nie jest to tak łatwe, trzeba by mieć naprawdę jakąś taką dużą komodę, ale tu mamy 3, 6, 9 zdjęć. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 zdjęć. Więc powiem wam szczerze, że całkiem fajna liczba. Jest takim grubaskiem. Myślę, że on grubszy nie będzie w momencie, kiedy umieścimy w nim zdjęcia. I do przechowywania też nie będzie taki najtrudniejszy. O, 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 widzicie? Już powycinam wszystkie, to wtedy już raczej się siepać nie będą. No cóż, tak to jest z gnieciuchami. O, ale się nie chcą odczepić. Zawiązujemy. I taki albumik możemy wypełnić zdjęciami i wręczyć go na przykład takiemu dziadkowi, jakiemuś przyjacielowi, jeśli mamy jego zdjęcia. Teraz bardzo rzadko ktoś wywołuje zdjęcia, więc jakbyśmy podarowali komuś jakiś album ze zdjęciami gotowymi, wywołanymi, to na pewno się ucieszy, bo to troszeczkę, wiecie, fajne zdjęcia robimy, możemy sobie usunąć te, które nam się nie podoba, ale ich nie wywołujemy i nie można ich jakoś tak, wiecie, usiąść i sobie pooglądać, jak czasami znajomi wpadli rodzina i gdzieś stały te albumy i można było sobie wyjąć i poopowiadać trochę, powspominać. Teraz troszeczkę gorzej. No ale taki właśnie albumik może być bardzo fajną pamiątką. Dobra, kochani, dziękuję, że byliście ze mną przez te 4 części. Mam nadzieję, że mój albumik się wam podoba i że zachęciła was do tworzenia właśnie albumików harmonikowych, ale też do tej kolekcji World of Men, bo ona, widzicie, jest bardzo fajna. I właśnie do męskich prac idealna, a też lisowe papiery są po prostu wow. To wszystko z mojej strony. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia. Pa, pa!